Z reguły przy zakupach zwracamy uwagę na cenę. Jeżeli jest za wysoka, to nie kupujemy produktu. To niestety tylko teoria, bo w praktyce potrafimy nawet przepłacić, jeżeli ulegamy pewnym wpływom. Pułapką mogą być niektóre promocje. Cena przed rabatem wynosiła 100 zł, a teraz jest o 20% niższa. Powoduje to, że momentalnie jesteśmy skupieni na okazji, a nie na nowej cenie, która może okazać się i tak wyższa niż to, co chcieliśmy wydać. Niektórzy handlowcy celowo zawyżają cenę wyjściową, przekreślają ją i obniżają o 30%, aby szybciej sprzedać produkty po pozornie okazyjnej cenie. Żeby się ochronić przed takimi promocjami, trzeba wcześniej ustalić budżet, który możemy przeznaczyć na kupno danej rzeczy. Jeżeli produkt po promocji kosztuje więcej niż chcieliśmy wydać, albo po prostu jest nadal drogi, nie dajmy się zwieść myślą typu ale to przecież dobra oferta, promocja zaraz się skończy, już może się nie powtórzyć. Właśnie takie myślenie wpędza nas w pułapki. Prowadzenie promocji to nie wszystko. Dość często wykorzystywana jest też reguła kontrastu. To znaczy, że percepcja jednego produktu zależy od tego, jak postrzegamy produkt, który jest zaprezentowany nam chwilę wcześniej. Dla przykładu, jeżeli kupujemy samochód za 40 tysięcy złotych, dealer może zaoferować nam dokupienie pokrowców na siedzenia za 800 złotych. Cena pokrowców w porównaniu do ceny samochodu wydaje się niska, więc będziemy skłonni je kupić szybciej, niż gdyby były oferowane osobno. Aby obronić się przed regułą kontrastu, zastanówmy się, czy w ogóle pokrowce są nam potrzebne i czy wydalibyśmy tyle pieniędzy, kupując je niezależnie. Czasami może też pomóc odwrócony kontrast, to znaczy przyrównujemy cenę tej drugiej rzeczy, w tym wypadku pokrowców, do ceny czegoś jeszcze tańszego, np. od świeżycza samochodowego za 10 zł. Wtedy te 800 zł nabiera większej wartości. Pomocne jest również sprawdzenie ceny podobnych produktów, bo może się okazać, że w innym sklepie czy w internecie znajdziemy je o wiele taniej.